swojej glorii. Ta rzeczywistość, którą widzicie, to wszystko, co tutaj widzicie, to są cienie rzeczy przyszłych. Jesteś tutaj na chwilę. Jesteś tutaj na krótką chwilę. Nawet jeżeli będziesz żył 80, 90, 100 lat, to jest krótka chwila. Na domiar złego nie wiesz, kiedy twoje życie się skończy. Jeżeli zakładasz, że dożyjesz późnej starości, to możesz się przeliczyć. Możesz się przeliczyć. I dlatego warto zainwestować ten czas, który masz tutaj, po tej stronie bytu, dobrze. Warto się zatrzymać i się zastanowić, po co tutaj w ogóle jesteś. Jaki jest sens twojego życia? Mnie to pytanie zawsze rozwalało. Od kiedy pamiętam, zastanawiałam się, po co to wszystko? Po co to życie? Jaki cel jest na tyle wartościowy, żeby poświęcić dla niego życie? Te cele, które mogłam dostrzec, to były takie doraźne cele, bo po ich osiągnięciu okazywało się, że to nie było to. I nawet posiadanie rodziny, przedłużenie gatunku dla jednych, dla innych, danie życia, brzmi to górnolotnie, to i tak jest doraźny cel, dlatego że te dzieci staną się dorosłe, będą miały swoje dzieci i umrą, a ich dzieci staną się dorosłe, będą miały swoje dzieci i umrą, i tak przez setki lat. Więc po co to wszystko? Nie mogłam znaleźć żadnego takiego celu, który bym określiła celem przez wielkie C. I wiem, że ta pustka jest w sercu każdego człowieka. Jedni sobie bardziej z tego zdają sprawę, inni sobie z tego zdają sprawę mniej. Ja sobie z tego bardzo zdawałam sprawę. Ale jeżeli nawet na co dzień nie zadajesz sobie wielkich pytań, to jest w tobie takie miejsce, które stworzył Bóg, którego nie zapełni nic i nikt. Jakbyś się nie starał, nie zapełnisz tego żadnym substytutem, dlatego że na to miejsce ma monopol Bóg. Jeżeli nie połączysz się z Nim, jeżeli nie będziesz miał z Nim osobistej relacji, to miejsce pozostanie puste i z takim pustym miejscem umrzesz i pójdziesz do piekła. Dlatego, że jedynym, który może ci dać życie, jedynym, który może cię uratować, jest właśnie Bóg. Właśnie Bóg, ten święty i doskonały, który stał się człowiekiem, który się wcielił po to, żeby ciebie uratować. Potężny Bóg stał się malutki jak mrówka po to, żeby ciebie uratować. W tym katolickim, czyli rzekomo chrześcijańskim kraju, każdy wie, co to są święta Wielkanocy. I jakie to ma dla ciebie praktyczne znaczenia? Poza tym, że się narzesz, naklejesz, może się upijesz w ogóle, to jakie to ma w ogóle dla ciebie znaczenie? Że Jezus umarł i zmartwychwstał. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, to nie ma to dla ciebie żadnego znaczenia. Dlatego, że Jego zmartwychwstanie nie da ci życia, jeżeli ty nie zdecydujesz się je przyjąć. On umarł za ciebie. On umarł zamiast ciebie. Ty zasługujesz śmierć, a On umarł, żebyś ty nie musiał umierać. I zmartwychwstał, pokonał śmierć. Ale potrzebujesz w to uwierzyć, żeby to miało dla ciebie znaczenie. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Możesz przejść ze śmierci do życia w 3 sekundy. W 3 sekundy. Dlatego, że to się dzieje na podstawie decyzji z serca. I w momencie, gdy przyjmujesz tę prawdę w swoim sercu, w momencie, gdy wierzysz w swoim sercu, że Jezus umarł za ciebie i zmartwychwstał i możesz mieć przez Niego życie, jeżeli Go wyznasz swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. To jest kwestia krótkiej modlitwy płynącej z serca i przejdziesz ze śmierci do życia. I to oznacza dla ciebie wieczność z Bogiem. Jezus zapłacił na krzyżu Golgoty za każdy twój grzech. Za każdy twój grzech. Ten, który popełniłeś, za te błędy, które robisz teraz, za te, które popełnisz. On umarł za każdy grzech. Ale ty musisz się zdecydować, że przyjmujesz Jego zastępczą śmierć. Jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz spędzał wieczność w oddzieleniu od Niego i to będzie straszne. A wieczność nigdy się nie skończy. 80 lat, 100 lat, to jest krótka chwila, to jest iskra
To nawet się nie nazywa iskra w porównaniu z wiecznością. To jest nic. Ten czas, który masz tutaj, wykorzystaj dobrze. Dlatego, że od tego, jak zainwestujesz to życie, zależy twoja wieczność. Coś, co się nigdy nie skończy. Nigdy się nie skończy. Jezus wyciąga do ciebie rękę i oferuje ci życie. I informuje ciebie o tym naszymi ustami. Mówi do ciebie Bóg. Przez moje usta teraz mówi do ciebie Bóg. Ja wybrałam Jezusa. To było 27 lat temu. I On mnie nigdy nie zawiódł. Nigdy mnie nie zostawił. Nigdy mnie nie zawiódł. Jest moim najlepszym przyjacielem. Jest tym, który mnie uratował. I realnie doświadczam Go w swoim życiu. Realnie doświadczam Jego mocy. Nie ma nic cudowniejszego, niż mieć za tatę Stwórcę Wszechświata. Nie ma nic cudowniejszego, niż mieć za tatę najwyższą istotę, najpotężniejszą istotę, absolut. Możesz tak mieć. Żadna inna przyjaźń się z tym nie równa. Żaden inny zaszczyt, żaden inny honor się z tym nie równa. Stwórca Wszechświata może być twoim tatą. To jest realne i dostępne przez krew Chrystusa. Przez krew Chrystusa, tylko przez nią możesz pojednać się z absolutem. Jezus wraca na tę ziemię. On wróci tutaj niedługo jako potężny król i sędzia. Teraz jest czas łaski, teraz jest czas dla zbawienia. Teraz możesz się pojednać z Bogiem przez Jego krew. To wciąż jest dostępne. Ale gdy On powróci, będzie za późno. Dlatego wykorzystaj ten czas, który jest teraz. Wykorzystaj ten czas łaski, który jest teraz.